się, drodzy moi. चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर. Dużo zabaw, konkursów, niespodzianek, a także bajkowe seansy w kinie sferycznym czekały na dzieci, które w ostatnią wolną sobotę przed rozpoczęciem roku szkolnego przybyły na pasaż za Domem Kultury. To właśnie tutaj szanowski Moksir pożegnał tegoroczne wakacje. Z tej okazji przygotowano dla najmłodszych sporo atrakcji. Dużym zainteresowaniem cieszyło się kino sferyczne. Dzieci w specjalnej kopule oglądały bajki za pomocą systemu sferycznej projekcji. Czym się różni kino sferyczne od takiego kina tradycyjnego? Czym się różni? Tym, że obraz jest rozproszony od takiego lustra sferycznego, czyli takiej jednej czwartej części kuli, która rozprasza obraz dookoła. I dlatego też jesteśmy jakby w środku tej akcji, tak? Niektórzy mówią, że to jest lepsze od filmów 3D. Emocje towarzyszyły najmłodszym nie tylko podczas oglądania filmów w trójwymiarowej przestrzeni, ale również podczas konkursów i wspólnych zabaw. Do zabawy udało się wciągnąć także rodziców. Magdalena Lemańska, prowadząca sekcję tańca Bollywood w Moksir, przeprowadziła dla nich krótkie warsztaty taneczne. Na najlepiej tańczących rodziców czekały nagrody. Niespodzianek nie zabrakło także dla dzieci, które miały okazję rywalizować w kilku konkursach wiedzowych i sportowych. Duże zainteresowanie najmłodszych tradycyjnie przyciągnął pokaz zaczarowanych baniek mydlanych oraz wspólne tańce. To była ostatnia wakacyjna okazja na dobrą zabawę przed szkołą. Niektórym trudno było pożegnać się z odchodzącym nieubłaganie latem. Wakacje się kończą, co ty na to? Okej. Szkoła jest nawet fajna. I cieszysz się, że w końcu zacznie się rok szkolny? Nie. Dlaczego? Bo nie lubię szkoły. Dlaczego nie lubisz? Bo trzeba się uczyć. No ale spotykasz się tam z koleżankami, z kolegami? No ale mi i tak jest nudno. A wy cieszycie się, że zaczyna się rok szkolny? Nie bardzo. Ja tak. Tylko na WF-y się cieszę, że idziemy. No bo tam fajnie. Fajnie się ćwiczy. A która z was się lubi uczyć? Ja. Ja też nawet się lubię trochę. A czego najbardziej się lubisz uczyć? Matematyki i religii. A ty? Ja bardzo lubię uczyć się polskiego i matematyki. Ile twoim zdaniem powinny trwać wakacje? 10 miesięcy. 10 miesięcy. 11 miesięcy.